Czy nie mogę postąpić z wami jak garncarz, mówi Pan? Oto jak glina w ręku garncarza, tak wy jesteście w moim ręku. Księga Jeremiasza, 18 rozdział 6 werset. 18 rozdział 6 werset. Tak jak garncarz formuje glinę. Przyjrzyjmy się pracy garncarza. Najpierw bierze do rąk kawałek gliny i ugniata ją, aby stała się miększa. Następnie kładzie ją na koło garncarskie i zaczyna formować. Podczas gdy jedną ręką wciska ją do wewnątrz, aby otrzymać oczekiwany kształt, drugą ręką gładzi od zewnątrz i poprawia i upiększa. Tutaj potrzebny jest zmysł i doświadczenie, aby z glinianej bryły powstało użyteczne naczynie. Bóg jest takim garncarzem, który uformował ludzi, to znaczy glinę, według swojego oczekiwania i mądrości. Praojciec Hiob wyraził się wobec Boga w ten sposób. Twoje ręce ukształtowały mnie misternie i uczyniły. Pomnij, że uformowałeś mnie jak glinę. Księga Hioba, 10 rozdział, 8 do 9 wersetu. Jednak grzech wszystko zniszczył. Owo naczynie, czyli człowiek, stało się nieużyteczne dla Boga i nie spełnia wyznaczonego mu zadania. Jak czytamy w księdze Jeremiasza, 18 rozdziale, 4 wersecie. Problem nie leży w Bogu, On, Bóg, jest doskonałym garncarzem. Lecz problem leży w nas, ludziach. Czy jest w tym wszystkim jeszcze jakaś nadzieja? Glina jest nadal w ręku Boga. Gdy pokutujemy i uznamy Boży wyrok nad swoim życiem, nieużyteczni, wtedy Bóg może na nowo z nami zacząć. On właśnie z tego nieużytecznego kawałka gliny uczyni naczynie dla swojej chwały. Każdy, kto nawrócił się do Boga i uwierzył w Jego Syna Jezusa Chrystusa, został obdarowany życiem wiecznym. To jest ponad wszelką wątpliwość fakt. Każdy, kto nawrócił się do Boga, uwierzywszy w Jego Syna Jezusa Chrystusa, został obdarowany życiem wiecznym. Ale co ważniejsze, każdy, kto nawróci się do Boga, uwierzywszy w Jego Syna Jezusa Chrystusa, zostanie obdarowany życiem wiecznym. Ty też, jeśli uwierzysz w Pana Jezusa, będziesz zbawiony. W naczynie jest tak jakby włożony drogocenny skarb i dlatego jest teraz dla Boga cenny. Jednak praca garncarza nie zakończyła się jeszcze na tym etapie. Gdy wierzący odczuwają nacisk problemów, ponieważ żałoba, choroba lub inne trudności ich obciążają, jest to Boża ręka, która kształtuje ich charakter tak, aby się Jemu podobali.